Dokładnie za tydzień, w piątek, ma zostać na komisji do spraw Pegasusa przesłuchany prezes Jarosław Kaczyński. Czy pana zdaniem prezes Jarosław Kaczyński stawi się na przesłuchaniu? Nie, to tchórz jest, nie przyjdzie. A w takim razie komisja ma pewne środki, żeby właśnie go zmusić do tego, żeby przyszedł. No, będzie pewnie podjęta taka próba, ale zależy ona od orzeczenia sądu okręgowego z tego. Czy te zeznania mogą wywołać coś niesamowitego, mogą przynieść jakieś nowe tropy dla komisji, dla prac komisji śledczej? Nie wiem, czym zechce się pan Jarosław Kaczyński podzielić. Ja na jego miejscu, jeżeli miałbym mu radzić jako jego adwokat, chociaż nie jestem jego adwokatem, to bym odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień, bo każde słowo, które powie, może doprowadzić do kolejnej odpowiedzialności karnej wobec niego. A jako poseł uważam, że powinien oczywiście zeznawać. Prezes Kaczyński pojawi się na komisji i będzie zeznawać. Wyczytałam gdzieś, że powiedział, że się stawi. Że co prawda nie rozumie za bardzo idei tej komisji, ale się stawi, więc mam nadzieję, że dotrzyma słowa i się stawi. Tak naprawdę nie ma specjalnie wyjścia, ponieważ stawiennictwo jest obowiązkowe, kiedy zapraszamy. A jakie są możliwości, jeżeli na przykład nie stawi się na komisji? No to wtedy jest cała pula rzeczy, które można zrobić, ale myślę, że nie trzeba o tym teraz rozmawiać, tylko trzeba dać Jarosławowi Kaczyńskiemu szansę, żeby się zjawił. Natomiast, żeby była jasność, stawiennictwo jest absolutnie obowiązkowe, chyba że ktoś jest chory, ale wtedy musi przedstawić zwolnienie lekarskie od lekarza, który jest na takiej długiej liście lekarzy, którzy tego typu zwolnienia przy takich sytuacjach mogą wystawiać. Jeszcze, jak pani skomentuje takie plotki, podobno dziennikarze WP informowali o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości przygotowują specjalnie to właśnie zeznanie Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie wybuchł, żeby odpowiadał w odpowiedni sposób na pytania. No ja się domyślam, że Jarosława Kaczyńskiego akurat trzeba przygotować na to posiedzenie, dlatego że ja nie mam żadnych wątpliwości, że Jarosław Kaczyński ma słabe rozeznanie, czym jest nowoczesna komórka i co może się w niej znajdować. I przy całym szacunku dla inteligencji Jarosława Kaczyńskiego, on jest człowiekiem z czasów analogowych i myślę, że różnych rzeczy, które się wiążą z Pegasusem, nie rozumie w taki sposób zupełnie oczywisty, ponieważ nie korzysta ani z komunikatorów, ani z maila. W związku z tym, jeżeli prawdą jest, że jest przygotowywany, to ja się temu nie dziwię. Czy w przyszłym tygodniu prezes Jarosław Kaczyński stawi się pani zdaniem na komisji i będzie zeznawać? No, mam nadzieję, że tak. Nie widzę podstaw, żeby miał się nie stawiać. Także, ale poczekajmy, zobaczymy 15 marca już niedługo. Jakie są środki, jeżeli na przykład pan prezes Jarosław Kaczyński nie stawi się na komisji? Myślę, że się stawi. Natomiast jeżeli się nie stawi, oczywiście musi przedstawić stosowne zaświadczenie, zwolnienie lekarskie bądź inne usprawiedliwienie. Wtedy będziemy decydować i podejmować decyzje zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Czy pani zdaniem jego zeznanie może być kluczowe dla pracy komisji? Jest pierwszą osobą, która potwierdziła zakup Pegasusa przez Polskę. No, dlatego myślę, że warto spytać, skąd ta wiedza.